Złotonioska i inne bajki. Kura Złotonioska. Joasia była bardzo dobrą dziewczynką. Żyła w wielkiej biedzie. Pewnego dnia odwiedził ją tajemniczy czarodziej i podarował jej piękną, białą kurę. Następnego dnia dziewczynka poszła zobaczyć, czy kura zniosła jajko na śniadanie. Ku swemu zdziwieniu odkryła, że jajko jest szczero złote. Joasia ucieszyła się na ten widok, wzięła jajko i zaniosła je mamie. Obie poszły do sklepu jubilerskiego, aby je sprzedać. Za otrzymane pieniądze zrobiły niezbędne sprawunki, jedzenie, ubranie, buty i wiele innych potrzebnych rzeczy. Odtąd Joasia stała się bogatą, ale zarazem wyniosłą dziewczynką. Pewnego razu odmówiła nawet biednemu chłopcu, który prosił o kawałek chleba. Dziewczynka źle potraktowała chłopca. Nazajutrz, kiedy poszła zebrać złote jajka zniesione przez kurę, ku swemu rozczarowaniu znalazła tylko zwykłe. Co to jest? Gdzie są złote jajka? Zapytała Joasia ze złością. Zwróciła się do kury z wyrzutem. Nie wstydź ci znosić takie śmieci? I zaczęła bić kurę miotłą. Biedny ptak był bardzo przestraszony gniewem Joasi. Wtedy przed Joanną znowu pojawił się czarodziej i rzekł: to nie jest wina kury, że nie znosi złotych jajek. To twoja wina, ponieważ nie jesteś życzliwa dla biednych. Dlatego cię ukarałem. Kura nie będzie znosiła złotych jajek, dopóki nie zmienisz swojego postępowania. Joasia zawstydziła się i bardzo jej było przykro. Zrozumiała, że zasłużyła na tę karę. Pobiegła poszukać chłopca, którego uraziła swoim zachowaniem. Zaprosiła go na obiad. Odtąd kura znowu składała złote jajka, które Joasia rozdawała biednym dzieciom z miasta. Przeczytania następnych bajek nominuję panią Anitę Grot, panią Lucynę Pranczk, panią Grażynę Barwik.